Mamo? Znowu przybiegł do nas elf. Naprawdę? Tak. Nie przestraszył się tych wszystkich sztucznych ogni i petard na ulicy? Nie. Ja myślałam, że schowa się pod toaletą. Serio? No, tak było. Taki był mój pies. Opowiadałam wam w poprzednim odcinku o elfie. Ale może najpierw się przedstawimy, co? Nie, nie musimy. Nie przedstawimy, tylko może przywitamy. O. Hej, 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 jestem stary radyjko, tutaj Maja, Ola. Nie, tutaj Maja, stary radyjko i mama. Czyli? Kulturki, kulturki? Kulturki, kulturki. Stary radyjka. Kulturki, kulturki. Ola, co się przyczepiła do starych radyjek, jest chyba fanką starych radyjek. Ale my dzisiaj... Tak? Tak, ale wiecie, że ja miałam w ogóle takie stare radyjko w domu. Radyjko? Radyjko, tak. Radyjko. I tato miał takie stare, stare radio, takie naprawdę sprzed wojny. W takiej drewnianej, ładnej obudowie. I on to radio odrestaurował. To znaczy? I je odnowił, tak? Nie, zrobił restaurację w środku. Tak, zrobił w środku restaurację. Je tak odnowił ładnie. Pomalował je na nowo i wymienił różne części w środku i to radio grało. Mimo, że było takie bardzo stare, wymienił je w środku na nowe i ono po prostu grało. Odbierało tylko jedną stację, ale było naprawdę a super. A jakie? Jaką stację? Kiedyś mój tato lubił taki program Trzeci Polskiego Radia i tylko tego radia tak naprawdę słuchał. Innego radia w zasadzie nie uznawał. Ale myślę, że w dzisiejszych czasach już by nie słuchał tego radia. Bo ono się bardzo zmieniło. Ale wróćmy naszego podcastu. A tylko się pytam, dlaczego ono się zmieniło? No, tak się różnie potoczyła sytuacja w Polsce, że to radio bardzo się zmieniło. No i co teraz? Grają jakieś inne piosenki? No, nie tylko piosenki, ale po prostu są innym radiem już. Bo nie ma tam już większości tych ludzi, którzy pracowali w tym radiu. Ale wróćmy do naszego podcastu, do naszego radyjka, czyli Oli. I zapytajmy jej, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy. O. Już wiemy, że elf do elf nas wraca. Elf i tajemnica... Nie. Elf i skarb wuja Leona. Elf i skarb wuja Leona. Przypomnijmy, kto jest autorem serii o elfie. A ja nie pamiętam. Maja. Marcin. Pan Marcin. Marcin. Pałasz. Pan Marcin Pałasz jest autorem. I mówiliśmy, że Pałasz. Będzie pałaszował skarb. Ale dzisiaj jestem bardzo ciekawa, bo jest skarb wuja Leona, więc no, zapowiada się jakaś tajemnica i zapowiada się jakieś poszukiwanie tego skarbu. Właśnie chciałam to powiedzieć. A ty mi ukradłaś słowo. Ty. No ja, może i ukradłam. Ale oddajmy może głos Oli. I zapytajmy, co tam u elfa? No właśnie! Czy pojawiają się jacyś nowi bohaterowie? Na przykład wuj Leon. No, to tam jest tak, że on przyjeżdża... No to tam jest tak, że oni przyjeżdżają do pewnej pani, ona troszkę nie pamiętam jak się nazywa, i do jej męża, i oni zdobyli taką po prostu wielką posiadłą, wyglądały jak zamek i wielki, wielki park. Po tym wuju Leonie, bo on w pierwszym takim czymś to zostawił i napisał specjalnie. W testamencie? Tak, w testamencie. A wiecie, co to jest testament? Tak, że tam napisał na przykład, że oddaję mój dom dla jakiegoś tam. Jest taki dokument, w którym się spisuje swoją wolę, czyli to, co by się chciało, żeby się wydarzyło z nami, z naszymi rzeczami, po naszej śmierci. Tak? No, to pierwszy testament wskazywał, że właśnie ta pani ma dostać ten cały jego taki zameczek. Mhm. No i potem przyjechała do nich cała rodzina i mieli otwierać drugi testament i w drugim testamencie, to już się zaczyna, było napisane, że jest skarb z ilomaś tam diamentami i... Że jeśli go otworzą, to ten skarb będzie ich. Jeśli znajdzie go kto inny, to 30% diamentów będzie dla niego. A jeśli nie zdążą tego zrobić do chyba 28
sierpnia? Nie, nie pamiętam. No to będą mogli przeczytać trzeci taki testament, gdzie będzie napisane, gdzie to jest, ale wtedy wszystko będą musieli oddać na cele charytatywne. Charytatywne. Tak, charytatywne. Przejednoczyłam się. A, czyli taką przygotował, że tak powiem, ciekawą tak. formę ten no i oni to będą szukać tego skarbu. Aha. A jaki oni mieli? To był faktycznie wujek ich, tak? No, to był wujek tej takiej pani. Wujek tej pani? A co z tym miał wspólnego elf i młody? Duży? Bo ten duży przyjechał do tej pani, bo on miał robić wykłady o swoich książkach razem z elfem dla dzieci, bo ona prowadziła tam bibliotekę. A, czyli ona prowadziła bibliotekę, jej wujek zapisał jej rezydencję, tak? Swoją tą pałacyk no i, czy tak, zameczek. Ona tam, i wtedy ona tam zaprosiła i oni tam przyjechali, i oni tam mieli swój pokój. No, czyli oni po prostu mieszkali i dowiedzieli tak, się i tam o tym testamencie. Tak, przyszedł jeszcze taki jeden chyba też jakiś tam jakaś tam rodzina jej, tej pani. I tam był taki pan i jeszcze taki jego syn. I ten syn, najpierw ten młody, tak mu powiedział, żeby oni się zaprzyjaźnili. A on tak powiedział, nie, mi chcemy, żeby ze sobą grał w gry wideo. Ja wolę czytać książki. I on tak powiedział, ale nie dokładnie to samo, ale no, rozumiesz, bo mi się o co chodzi. Rozumiem. Powiedz Olu zatem, no na tyle, ile możesz oczywiście powiedzieć, co tam się dalej działo? Oczywiście nie zdradzając. Końca. Najważniejsze. O, i jeszcze tam przyjechała taka ciotka, która. No, ciotka Klotka. Nie, tam przyjechała. Wszystkie ciotki to ciotki Klotki. Nawet kiedy mówią, że mają na przykład na imię Ewelina, to naprawdę są ciotki Klotki. A nawet kiedy mówią, że mają na imię Klotki, to... A wasze ciotki to uwierzcie, ciotki że, uwierzcie, że to ciotki Klotki. Nawet a wiecie skąd w ogóle, jakby, że ciotka Klotka? Kim była ciotka Klotka? Kto? No jak mama była mała, znowu historia z dzieciństwa, to był taki program, który się nazywał Tik Tak. Muszę wam kiedyś pokazać. I głównymi i prowadzącymi ten program był pan Tik Tak, czyli pan Krzyś. I ciotka Klotka. I właśnie, i ciotka. Ciotka Klotka. I oni były różne piosenki i ona właśnie była taką prowadzącą ten program dla dzieci. To był taki program dla dzieci, który ja zresztą chyba bardzo lubiłam, z tego co pamiętam. No i tam było dwóch prowadzących dorosłych i mnóstwo dzieci w tym programie i tam był też taki zespół, ja który śpiewał. Lubię. Nie, nazywał się Fasolki. Ale to trochę piosenek znacie, bo na przykład znacie piosenkę Fantazja. Fantazja. Dokładnie tak. Fantazja. Cicho moja. No, ale piosenki Tiktaka, piosenki Fasolek też na pewno... Fasolki. Dużo znacie na pewno tych piosenek. Ogórek. Fasoleczki. I właśnie ta piosenka też była o fasolach. Po całą ciotkę Klotkę, pamiętam. Albo ciociu, nie bądź taka, wracaj zaraz do TikToka. I różne takie. No ale wróćmy do elfa, bo jestem bardzo ciekawa, jaką rolę w tym wszystkim, w tym poszukiwaniu skarbu, diamentów, wujka, odegrał elf. Ale no to tak jeszcze o takiej jednej ważnej rzeczy, którą wam mogę opowiedzieć, było takie coś. To jest takie, no elf tak po prostu pomagał im odnajdywać, ale też było taki ten, że coś tam chorobotało w parku, więc młody wziął elfa na taki jakby spacer, weszli, żeby tego poszukać i oni tam już znaleźli takich ludzi, którzy tam się włamali i ten młody przywiązał elfa i rzucił się na tego jednego i on nie zauważył, że tam jest taki drugi i oni mu przywalili tak w głowę i napcikali takim jakimś gazem i on tam leżał i potem ten elf przegryzł smycz i poleciał do tego dużego no i potem naprawdę? Oni tam byli w domu. To taka niebezpieczna przygoda trochę. Tak. No i to było takie, ale elf tam odgrywał taką dużą rolę, ale na samym końcu. Ale znowu było trochę przygód, tak? Pieskich przygód, ciekawych sytuacji związanych z psem. Ale nie powiemy wam, jak się skończyło, tak? Nie powiemy.
czy znaleźli ten skarb, czy jednak musieli oddać wszystkie pieniądze wujka na cele charytatywne. Nie, diamenty. Diamenty, przepraszam, czy wszystkie diamenty musieli oddać na cele charytatywne. Powiedz, Olu, co Ci się najbardziej podobało w tej książce? A mi się podobało... No, dużo rzeczy mi się podobało. A najbardziej? No, może... Może, ale to tak pod, tak trochę w połowie, tak to, później niż trochę połowa, jak byli w takiej jak byli w takim kościele, dzwonnicy. No to tak. Była tam jakaś tajemnica? No, nie mogę zdradzić. A, nie możesz zdradzić, bo to w końcu tajemnica. Dokładnie. Komu, Olu, poleciłabyś tą książkę? Ja też trochę słuchałam. Bardzo dobrze. Mogę powiedzieć. Możesz coś powiedzieć. Ja mówię tylko, że ja bym polecała od 7 do 8 lat. Dlatego, że od 7 do 8 lat. A ja mówię... Ale mamo, ja mam 9. No wiadomo, wiadomo. Ja bym powiedziała, że ta książka jest raczej od... 7 do 9 lat. Od 5 do... No tak, 100 lat. Do 10 lat. Tak, takie 5 lat. Takie. Mhm. 5-10 lat. Myślę, że to się spodoba szczególnie wszystkim dzieciom, które lubią psy, prawda? Bo znowu pojawia się elf i można znowu obserwować świat oczami psa. Elfa, oczami jestem. Psa. Mam oczy psa, mam oczy psa. Tam znowu, tam teraz opowiada młody, albo młody, duży. Albo duży, albo duży. Elf. Czekaj, tak, chyba tak. Młody. Czyli trzy osoby tym razem? Nie, czekaj. Bo czasami nie mogłam się połapać, czy duży, czy młody. wydaje mi się, że duży, młody i elf, ale nie jestem pewna. No to możemy zawsze sprawdzić. Ale jest jeszcze dużo części książek o elfie i pewnie do nich niebawem wrócimy. Nie. Nie? Już nie? Też do... Nie, bo już wszystkie audiobooki są skończone. Ale no to audiobooki, ale możemy poczytać przecież. Tylko słuchajcie, mamy taką wielką kolejkę książek do czytania, że ja nie wiem, czy skończymy ją czytać w przyszłym roku. Przyszły rok już niedługo. Bardzo dużo tych książek nam w tym roku jeszcze urosło. W związku z tym, że jest koniec roku, robiliśmy sobie ostatnio takie małe podsumowanie, przynajmniej ja robiłam, tego, ile książek przeczytaliśmy i słuchajcie, no jakby nie patrzył, to o wielu książkach, które przeczytaliśmy w tym roku, jeszcze Wam nawet nie zdążyliśmy opowiedzieć. Jest ich naprawdę dużo. I nawet przyznam się szczerze, że no, niektóre musielibyśmy chyba jeszcze raz przeczytać, żeby móc nagrać o nich odcinek. Na przykład Harry Potter, Spirit Animals. Nie, Spirit Animals ja pamiętam bardzo dokładnie. No, Brandelmul. Tak. Co? Bo Ola przeczytała całą serię i... nie trzeba sobie przypominać. Baśnioboru i Spirit Animals. Skara. I przeczytaliśmy kolejne części Harry'ego Pottera, chociaż w tym roku to chyba 2 czy 3. Ale jedną. Też były. Czytaliśmy kolejny raz wszystkie części praktycznie opowieści Narni. Tata czytał tym razem, tak. Czytaliśmy bardzo dużo książek Astrid Lindgren, o których też jeszcze nie powiedzieliśmy, a które też czytaliśmy już drugi lub trzeci raz. Także bardzo, bardzo dużo tych książek nam zostało i postaramy się je oczywiście postaramy się opowiadać o nich, polecać Wam, recenzować w przyszłym roku. Natomiast no, wygląda na to, że jest to dla nas ostatni odcinek 2021. No nie, przecież miał być... to jest ostatni. No, tak. No to jest chyba ostatni odcinek. Zatem... Przedostatni. Ostatni. Już dziś możemy Wam życzyć udanego Sylwestra. Szczerze Wam życzyliśmy trochę, dzisiaj... Życzymy jeszcze bardziej. Bo dzisiaj Sylwester! Dlatego tym bardziej mówimy, nie strzelajcie. Bo jest bardzo to złe. Bo taki elf, który mieszka gdzieś prawdopodobnie w pobliżu, może się przestraszyć. I nie tylko elf. Będzie płakać. A, no i pakuś. No właśnie, i pies babci, pakuś, też się może przestraszyć. No i pupilek naszej cioci. A i co, wiecie co? Jeszcze możemy powiedzieć tak naprawdę do usłyszenia w nowym roku. Albo do usłyszenia za rok. Do widzenia! Spotkamy się za rok.
bardzo przepraszam, ale musimy się spotkać za rok. No, za rok. Dziewczyny to już wybitnie szaleją. Zatem chyba pójdziemy szaleć na sylwestrowej zabawie. Pa, pa. W domu. Bum, bum. Już. Z naszą ulubioną muzyczką. Za chwilkę będą strzelały. A, i będziemy, wiecie, co jeszcze dzisiaj robić? Bum. W ten sylwestrowy wieczór będziemy otwierać na pewno nasz słoik z życzeniami na 2021, który stworzyliśmy w zeszłym roku, a już jutro, albo dzisiaj nawet, będziemy tworzyć kolejny słoik z życzeniami na rok kolejny. 2022. Co ciekawe, tworzenie podcastu nie było naszym marzeniem na 2021, a to właśnie był ten rok, kiedy powstał pierwszy odcinek Kulcurek. Kulcurek. I nie spodziewałyśmy się, że aż tak długo nam się uda ten pomysł realizować. No i patrzcie, powinno być 2-2-2-2, a nie? No nie, do 2222 to jeszcze trochę czasu zostało. Na razie jest... A no tak, 2-0-2-2. Tak, 2-0-2-2, ale są aż 3 trójki. Trzy dwójki, przepraszam. O nie! Trzy dwójki w tej dacie są. Więc taka ciekawa ta data, co? Bardzo strzeżcie. Strzeżcie. No strzeżmy się tego roku, a może bardziej patrzmy na niego z nadzieją, bo może kolejne ciekawe pomysły wpadną nam do głowy i będziemy je realizować w tym roku. Może dostanę gitarę i nas wam zagram na odcinku. Na przykład. Auć, już mnie przygniata. Jakieś macie inne postanowienia? To porozmawiamy o nich w następnym odcinku. Noworocznym. Pierwszym noworocznym odcinku. A teraz powiemy wam... Już mnie nie przygniata. Pa. Nie, powiemy sobie, już mnie nie przygniata. Do usłyszenia. Pa.